Nazwy Guzen nadano obozowi od eksploatowanego od dawna kamieniołomu Guzen. Tak samo nazywała się również pobliska wioska i rzeczka. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy po 15 albo 16 godzinach pracy bici są pałkami, otoczeni przez bandytów. Ich ciała pokryte robactwem, czy rakami i ranami, które nie chcą się goić. W brudnych łachach, w nieustannym smrodzie z krematorium. Wtedy zrozumiecie, co to znaczy spędzić jeden dzień w obozie Guzen. Zacząłem opowiadać o obozie mojemu ojcu. On wreszcie powiedział: Zbyszek, co ty gadasz? Przecież jakby było tak, jak mówisz, to nikt z was by nie przeżył, a wyście przeżyli. Dla mnie to był wstrząs. Ojciec nie zaprzeczył, ale myślał, że koloryzuje. Pamiętam druty, kamieniołomy. W marcu 1940 roku przeniesiono mnie do Mauthausen dla budowy obozu w Guzen. Należało przyspieszyć tempo, bo na miesiąc kwiecień wyznaczona została tak zwana Aktion gegen die polnische Intelligenz. Bijąc nas, zapowiadali nam SS-mani, że budujemy obóz dla naszych parszywych braci z Polski, którzy dziś jeszcze spokojnie spędzają święta wielkanocne, nie przeczuwając, co ich czeka. Pojęcie polskiej inteligencji obejmuje przede wszystkim polskich księży, nauczycieli, lekarzy, dentystów, weterynarzy, oficerów, wyższych urzędników, wielkich kupców, wielkich właścicieli ziemskich, pisarzy, redaktorów, jak również wszystkie osoby, które otrzymały wyższe lub średnie wykształcenie. Niszczono fizycznie wszystkich wrogów Rzeszy. Przede wszystkim Polaków jako nienawidzących Niemców, Deutschenhasser, Żydów ze względów rasowych, a Hiszpanów i Rosjan jako komunistów. Kiedy obóz Mauthausen był przepełniony, a przybywali nowi więźniowie, trzeba było opróżnić miejsce. Jak to robili? Wybierali transport do wysłania do Guzen. Guzen to była rzeźnia. Tam się szło, żeby umrzeć. Przyszliśmy i patrzymy dookoła. Brud, wszystko czarne. Obdarci ludzie, wszędzie wszy. To było prawdziwe piekło. Wyskoczył jeden z czerwonym winklem. Pytam, kim jest. Czech. Mówi, kto tu trafił, już nie wyjdzie. Ustawiono nas na placu apelowym i przyszedł raport Führer. Gruby oficer w asyście wielu SS-manów. Wszyscy z pistoletami maszynowymi. Wy paskudne psy, ten obóz, to jest wasza ostatnia stacja. Das ist ein Vernichtungslager Guzen. To jest obóz wyniszczenia Guzen. Wskazał ręką na dym, który wydobywał się z krematorium. To jest wasze wyjście na wolność. Jako więzień wielu obozów mogę powiedzieć, że Guzen był najgorszy. To nie znaczy, że warunki w innych nie były straszne, ale w porównaniu z Guzen tamte obozy były rajem. Jako dowód można podać, że Guzen był najmniej znanym obozem. I to nie dlatego, że był mniejszy, ale dlatego, że tak niewielu spośród dziesiątków tysięcy jego więźniów przeżyło i opowiedziało historię swego koszmaru. Guzen należał do najcięższej, to znaczy trzeciej kategorii obozów koncentracyjnych. Więzień był tu pozbawiony wszystkich rzeczy osobistych, nawet chusteczki czy szmatki do nosa. Miał tylko numer przyczepiony na drucie do lewej ręki. Jestem tu numerem 9, 3, 5, 0 i 6. To moje nazwisko.
podnosisz głowę z brudnego posłania i spozierasz na sąsiada martwe zwłoki. Śmierć nie robiła na nas wrażenia. Ja z trupem spałem przez 3 dni. W jednym łóżku leżeliśmy. Pobudka w Gusen była o świcie. Nie wiem, o której godzinie, bo nikt z nas nie miał zegarka. Ranne dzwonienie zrywało sprycz niewyspanych, umęczonych więźniów, przy czym towarzyszyły wrzaski i bicie. Przy pierwszym dzwonku natychmiast wstać, otworzyć dolne okna. Leżący na górnych łóżkach ścielą natychmiast swoje łóżka, leżący na dolnych łóżkach myją się najpierw, a potem ścielą swoje łóżka. Wejście do umywalni z obnażoną górną częścią ciała. W umywalni stał bydlak, który tłumaczył tym, którzy przyszli w koszulach, że tego robić nie wolno. Mnie też kiedyś to tłumaczył. I od tamtego dnia żyję ze złamanym nosem, bo dostałem w mordę. A jak upadłem, to dostałem na dokładkę kilka razy butem w twarz. Głośno bije dzwon obozowy. Obwieszczający, jak głosiła wypisana na nim dewiza, początek wszystkich poczynań. Obtak, obnacht. Stets mit bedacht. Der Glockenhof erklingt. Ein Zeichen, deine Pflicht beginnt. Czy w dzień, czy w nocy, stale z rozwagą, rozbrzmiewa głos dzwonu. Znak, twój obowiązek się rozpoczyna. Już szeregi zaległy plac. Setki, kolumny na apel placu. Numery, numery wśród skał. Przy ustawianiu się w dziesiątki ciągłe walenie w twarz, w brzuch lub w plecy. Wyrównywanie szeregów, krycie w rzędach, absolutna zgodność w poderwaniu się wszystkich na komendę. Achtung! Augen rechts! Mützen ab, Mützen auf! Po zakończeniu apelu komenda. Ustawiać się grupami roboczymi. Czy inne narody żyją w dobrobycie, czy zdychają z głodu, interesuje mnie tylko o tyle, o ile potrzebujemy ich jako niewolników. Potem ustawiano nas jeden za drugim i kapowie zaczynali wrzeszczeć. Im Laufschritt! Biegiem marsz. Wchodziło się tam po około 200 kamiennych schodach. Kapowie, rośli i mocni, biegli z jednej i drugiej strony i poganiali więźniów, bijąc kijami po plecach i głowach. W końcu dobiegaliśmy na górę do kamieniołomu. Bierzemy te kamienie i ojciec mówi, ty weź jak najmniejszy, bo nie dasz rady, a ja wezmę większy i będę tak szedł, żeby cię zasłaniać. SS-man zatrzymał jednego Żyda. Kazał mu wystąpić i krzyczy: ty głupi psie, przeklęty Żydzie, dlaczego masz taki mały kamień? Himmler sam podniósł 45-kilogramowy kamień, położył go na barki więźnia i nakazał w ten sposób szybko wykańczać ludzi. Po strudzonych twarzach strugami lał się pot, a płuca ze świstem chwytały pełne pyłu powietrze. Bolały mnie nabiegłe krwią siniaki na barkach. Na rękach piekły otarcia i pęcherze powstałe przy noszeniu kamieni. Czułem, że za chwilę upadnę. Drogę z kamieniem przybywaliśmy szybkim krokiem, a drogę powrotną bez kamienia biegiem. W tym dniu trasę z kamieniołomu do obozu przeszedłem lub przebiegłem około 16 razy. Biegłem za starszym mężczyzną, który potykał się i padał. Kapo kopnięciem nogi zrzucił go z nasypu w dół. Pomyślałem, piekło. Niektórzy mieli zupełnie zmasakrowane głowy i twarze. Nie mogących iść o własnych siłach, ciągnięto po schodach w dół, trzymając za nogi, pozwalając głowie roztrzaskiwać się o kamienne schody. Młyn do mielenia kamieni, zwany Schottasilu, w którym więźniowie pracowali bez masek ochronnych. Posiadający w drogach oddechowych bardzo ostry pył kwarcowy powodował najpierw krwotoki, a następnie śmierć więźnia.
Mieliśmy wyładowywać z wagonów worki z cementem. Jeden worek ważył 50 kg. Komando składało się z 6-7 Żydów i mnie. Nie byli w stanie nawet podnieść worka do góry. Zaczęła się straszliwa masakra, przerażająca, nie do wyobrażenia. Jeden był chirurgiem, drugi profesorem historii, jeszcze inny malarzem. W okresie bitwy pod Stalingradem przyjechał do Guzen Albert Speer, minister uzbrojenia, który zdziwił się, że tak marnotrawi się siłę roboczą w obozie i zdecydował, że obóz będzie przekształcony w wielki zakład zbrojeniowy. Wkrótce zaczęto drążenie w skale wielkich sztolni. Zdarzały się wypadki, że więźniowie pracujący przy rozbudowie korytarzy i fabryki byli zasypywani przez kamienie i piasek. Więźniów tych spod gruzów w ogóle nie wydobywano. Zainstalowano tam filię zakładów Steyera, wielkiej fabryki austriackiej, w których wyrabiano części do karabinów maszynowych, a także części do różnych pojazdów wojennych. Potem zaczęto wiercić nowe sztolnie, a w nich umieszczono zakłady Messerschmitta, które produkowały kadłuby do samolotów. SS jednocześnie realizowały dwa zadania – eksterminację i eksploatację. Za pracę więźnia pobierało zapłatę, z której część potrącało na koszty utrzymania więźnia, a część przywłaszczało sobie. Obóz koncentracyjny był wielkim przedsiębiorstwem dochodowym, opartym na niewolniczej pracy. Przy założeniu, że przeciętna długość życia więźnia wynosiła 9 miesięcy, a dzienna zapłata za wynajem 6 Reichsmarek i po potrąceniu kosztów wyżywienia 60 fenigów i amortyzacji kosztów ubrania 10 fenigów oraz kosztów spopielania w krematorium 2 Reichsmarki, ustala się, że czysty dochód z pracy więźnia to 1431 Reichsmarek, do czego należy doliczyć 200 Reichsmarek za pozostałe po zmarłych złoto dentystyczne, ubranie, rzeczy wartościowe i pieniądze. Razem 1631 Reichsmarek za każdego więźnia. O godzinie 12:00 ogłaszano godzinną przerwę na obiad. Norma to był jeden chleb na 6 i miska zupy na obiad. Zupy? Więcej wody niż jakiegoś zielska. Rosjanie rwali jeszcze trawę i kroili w sieczkę. Kości, obojętnie ludzkie, nieludzkie, tłukli na mączkę. Dosypywali i mieli gęstszą zupę. Ogólne wychudzenie szczególnie było widoczne na ramionach i goleniach. Wąskie kości zaznaczały się ostro pod skórą. Czaszka wydawała się jakby skurczona lub wydłużona do tyłu. U bardzo wielu głodujących puchlina wodna zmieniała wygląd twarzy, tworząc obwisy skóry pod oczami i pod szczękami. Skóra na twarzy, rękach i ramionach nabierała zabarwienia ziemisto-sinego. Oczodoły powiększały się. Oczy jakby wpadały w głąb czaszki. Wzrok stawał się zmętniały i bez wyrazu. Wielu więźniów miało przytroczoną z tyłu sznurkiem do spodni puszkę. Podczas prac ziemnych zbierali dżdżownice albo chrząszcze, cokolwiek im się trafiło. A potem to zjadali. Dorwałem się do surowej kapusty. Niemcy mnie kopali, ale myślałem, że jak zjem tę kapustę, nawet jeśli mnie skopią, to będę żył. Głód zmusza człowieka do stawiania wszystkiego na jedną kartę. Albo się uda, albo nie. Byłem głodny. Gdybym mógł dorwać się do ciała ludzkiego. Podchodziłem nieraz pod krematorium, ale nie było możliwości. Thank you.
Wszystkie sprawy, które mogą skrócić czas pracy, posiłki, apele i inne, należy ograniczyć do nie dającego się już bardziej ścieśnić minimum. Jeżeli nie dostało się kijem, to był szczęśliwy dzień. Niezależnie od głodu. Hiszpanie naładowali mi ziemniaków aż po pas. Idę wzdłuż obozowego muru i widzę, mój Boże, naprzeciw idzie SS-man, pomocnik samego komendanta. Krzyczy do mnie. Come here, mensch, come here, was ist los? Wysypałem ziemniaki. Teraz to żryj, psie. Kładź się na koźle. I dostałem 25 batów. Pierwsze uderzenie odczuwa się tak, jakby ktoś przyjechał nożem po tyłku i naciął skórę. A każde następne uderzenie jest w tę ranę. Widziałem, jak Kapo van Loosen przydusił gardło leżącemu i ten nie miał już szans przeżyć. Bezsilność była straszną rzeczą, bo nie można było reagować, tylko patrzeć. SS-man sztachnął się 2-3 razy pięknym, dużym papierosem i rzucił mi go pod nogi. Nie podniosłem tego papierosa i poszedłem dalej. I słyszę halt. Oglądam się, a on zamiast mnie zastrzelić, pokazuje na papierosa. Mam wrócić i podnieść. SS-man dał więźniowi papierosa, a ten go zlekceważył. Boga zlekceważyłem. Chmielewski i Zeidler, Lagerführerzy Guzen, kazali sobie garbować specjalnie skóry ludzkie z oryginalnym tatuażem. Ze skóry tej kazali sobie oprawiać książki, wyrabiać różne torebki i abażur do lamp. W umywalni stała beczka, 500 litrów z lodowatą wodą. W niej zanurzali więźniów raz po raz, aż utopili. Takie to było życie. Aby uniknąć męczarni pod wodą, wielu wybierało śmierć samobójczą. Najprostszą, bo najszybszą i bezbolesną, była śmierć na drutach elektrycznych okalających obóz. Słyszałem kilka razy, jak rzucali się na druty, ale nigdy tego nie widziałem. Uderzenie ciała o siatkę wywoływało tak gwałtowne wyładowanie, taki łomot, że słyszało się go wszędzie. Szli na druty z desperacji, przeważnie po torturach. W czasie jednego z apeli ogłoszono, że najsłabsi zostaną wysłani do sanatorium w Hartheim. Wielu zgłosiło u obozowych pisarzy chęć wyjazdu. Po paru dniach odesłano do obozu ubrania wywiezionych. Okazało się, że inwalidzi nie dojechali do sanatorium. Uduszono ich spalinami z rur wydechowych, skierowanych do wnętrza zamkniętych wozów. Malinowski zachorował pewnego dnia na biegunkę. Leżał bezwładny w gorączce na zanieczyszczonym silniku. Fakt ten doszedł do wiadomości blokowego. Z odłamkiem deski w ręku podbiegł do Malinowskiego. Coś ten robił, ty świnio. Wrzasnął, waląc w głowę nieszczęśnika ułamkiem deski. Nie wytrzymałem, schwyciłem blokowego za rękę w chwili, gdy po raz drugi miał uderzyć chorego. Czy ty naprawdę nie masz sumienia? Tłuczesz człowieka ciężko chorego? Przecież możesz go zabić. Chwilę patrzał na mnie zdumiony. Potem, jakby oprzytomniał, uśmiechnął się z politowaniem. Wy jeszcze nie rozumiecie, co to jest obóz koncentracyjny. Jak sobie wyobrażacie, co ja mam z tym człowiekiem zrobić? On i tak musi umrzeć. Konsekwentnie przez wszystkie lata zabijano upatrzonych chorych zastrzykami dusercowymi, benzyny, fenolu lub wody utlenionej. Przechodząc koło ambulatorium, usłyszałem krzyk i szamotanie się. Po chwili rozległ się polski hymn narodowy. Otworzyłem drzwi. Na chirurgicznym stole śpiewał przywiązany do niego młody, wynędzniały chłopiec. Kyferbeck starał się zatkać mu usta,
a obok z dużą strzykawką wypełnioną płynem stał podoficer sanitarny SS Heschel, szykując się do wkłucia igły w serce leżącego. Do jednego pieca krematoryjnego można było wsunąć jednorazowo 5 osób. Czas na spopielenie zwłok wynosił około 2 godzin, z tym, że po godzinie kapo Niemiec 3-metrowym hakiem roztrząsał zwłoki na drobniejsze kawałki, żeby wszystko lepiej się spaliło. Pierwszego dnia pracy w krematorium paliłem kolegę. Tego pierwszego pamiętam. Wiem, że paliłem następnych, ale nie pamiętam w jakich okolicznościach. Już byłem uodporniony. To był przedmiot po prostu. Ilości popiołów były znaczne. Komendantura zaczęła je przekazywać, prawdopodobnie odpłatnie, okolicznym gospodarstwom do użyźniania ogrodów i pól. A gdy chętnych nabywców było mało, wysypywała nimi okoliczne drogi prowadzące ku Dunajowi. Gdy liczą cię przy apelu wieczorem, myślisz o tych, którzy odeszli. Blok stawiał się uformowany na placu, uformowany w piątki. Po lewej stronie leżeli więźniowie, którzy już nie żyli. Leżeli na wznak, jeden obok drugiego. Także widoczne były numery. Meldunek dzienny, który usłyszeliśmy, brzmiał: stan obozu 8251. W szpitalu 425. Zmarło 152. Ha, 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 das ist zu wenig. To za mało, zaśmiał się komendant Chmielewski. Gdyby człowiek myślał o tym, że jutro mogą go zabić, to szybko by się skończył. Jeżeli w obozie ktoś się załamał, to 3 dni i nie żył. Nie wolno było się poddać. Był wśród więźniów jeden ksiądz, u którego Niemiec znalazł różaniec. Skatował go bardzo i kazał mu zjeść ten różaniec po jednym paciorku i ksiądz zjadł. Niedługo potem duchowny zmarł. I wtedy narodziła się myśl, żeby odmawiać różaniec. Umówiliśmy się, że o pewnej godzinie po apelu wszyscy będą odmawiać jakąś cząstkę różańca. Powstał też pomysł, żeby zrobić prawdziwy różaniec. Przygotowano już kostki z granitu, w których miały być wywiercone otworki. Żeby się Niemcy nie zorientowali, kostki różańca przypominały kości do gry. Sztuka i kultura w Gusen współistniała obok zbrodni i rozwijała się wbrew logice. Ratowała więźniów przed zupełnym zezwierzęceniem. W pamięci i na skrawkach papieru, narażając się na rewizję i niechybną śmierć, przechowali więźniowie udolne i nieudolne wiersze obozowe. Wigilia, której nigdy nie zapomnę. Przedstawiciele różnych narodowości zebrali się po kryjomu na jednym z bloków. Przygotowaliśmy różne kolędy, na stole leżał kawałek czarnego chleba i zaczęło się. Najpierw Stille Nacht, Heilige Nacht. Potem Bóg Predwieczny narodził się. Koledzy zrobili chórek i zaczęli śpiewać: Bóg się rodzi, moc truchleje. Zaczęliśmy się dzielić chlebem. Z Jugosłowianami, Czechami, Ruskimi to się człowiek po polsku dogadał. A z Włochami, Francuzami, Hiszpanami nie pamiętam jak, ale tak jakoś na migi. Jak interesy mieliśmy załatwić między sobą, to zawsze się dogadaliśmy. Chociaż nie znaliśmy w ogóle ich języka. Można było uprawiać sabotaż, ale tylko z najwyższą ostrożnością.
Niektórych za to złapano, zostali powieszeni. Obcinali izolację z kabli w budowanych samolotach, żeby doszło do groźnego spięcia. Ale najlepszą metodą oporu było zachować swą godność. Pozostać sobą. Przetrzymać kolejny dzień z opanowaniem, siłą, nadzieją. Nasza konspiracja w obozie polegała na tym, by pomóc drugiemu. Uratować mu życie. Toczyła się wewnętrzna walka o przetrwanie. Pamiętam, jak leżałem na bloku ze złamaną nogą. Miałem bardzo wysoką temperaturę i myślałem, że to już chyba koniec. Koledzy przyszli odwiedzić mnie wieczorem. Stoją nade mną i słyszę, jak rozmawiają. Wacek się kończy. A ja na to się dźwignąłem. Gówno się kończy. Głośny gong oznajmiał czas spania. Wieczorem ustawialiśmy się w czterech szeregach. Sztubowi rozkładali materace. W środku były zbutwiałe wióry. Na komendę raz, dwa, trzy, leżeć. Musieliśmy się położyć tak, jak staliśmy. Na czterech mężczyzn dawali jeden na wpół spleśniały koc. Po obu stronach wyjmowali okna. Zima była surowa. Śnieg padał prosto na leżących. Marzyłem, żeby wojna się skończyła i żebym mógł się zobaczyć z rodziną i chociaż raz zjeść kolację. Nic więcej nie było mi potrzebne. Leżałem na łóżku i patrzyłem przez okno. Księżyc ładnie świecił. Nawet wstałem, żeby podejść do okna. Popatrzyłem na księżyc, potem na wieżę, na której stał żołnierz. Nastrój taki. Miałem nawet ochotę wyjść. Wtem w świetle księżyca zobaczyłem masę trupów. Szybko wróciłem do łóżka. Po odzyskaniu wolności szedłem pieszo w stronę Wiednia. Pierwszy mój postój był w miejscowości Schwertberg, położonej zaledwie 11 kilometrów od Guzen. U miejscowego kowala poprosiłem o wodę. Wystraszony Austriak zaofiarował mi obiad. Widzę, że jesteście z obozu koncentracyjnego. Prawdopodobnie z tej mordowni Mauthausen. Nie z Mauthausen idę, ale z tej najstraszniejszej mordowni świata. Z Guzen, gdzie przebywałem 5 lat. Jestem jednym z niewielu, którzy ocaleli. Z Guzen? Zdziwił się uprzejmy gospodarz. A gdzie to leży? Trudno mi było pojąć, że zaledwie 11 kilometrów od obozu guzenowskiego żyją ludzie, którzy o nim nic nie wiedzą. I co na to, moi szanowni towarzysze niedoli? Co powiedzą na to ci, którzy rozgłaszali wieści, że Guzen jest na ustach całego świata? Że o zbrodniach w Guzen poinformowane są rządy wszystkich państw. Guzen to dziura, niezaznaczona na żadnej mapie, w żadnym spisie nie figurująca. A nam przez te 5 lat niewoli wydawało się, że Guzen jest przynajmniej tak znany jak Dachau. Co to jest Guzen? Świat i jego historia mogą iść naprzód, ale są rzeczy, z których trzeba wyciągnąć wnioski. Rany nie mogą zbyt szybko zabliźniać się, bo łatwo mogą być
znowu otwarte.